Dzień dobry, Michał z tej strony. Słuchajcie, mówicie mi, że często zdarza się tak, iż chodzicie, szukacie jakiejś rośliny i nie potraficie jej znaleźć i schodzicie kawał łąki, kawał lasu, szmat drogi, a tej rośliny nie ma. Ano z jednego prostego powodu, otóż rośliny nie rosną tak sobie. Nie rosną po prostu. One rosną w specjalnych związkach. I o tych związkach jednych roślin z innymi chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć. O takich zbiorowiskach roślinnych traktuje między innymi książka Władysława Matuszkiewicza. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Moje wydanie jest z 1984 i jak widzicie ząb nie tylko czasu je naruszył, była używana, stąd tak wygląda. Oddam do introligatora, żeby wyglądała lepiej, ale nie o książce, a o tym, jak oznaczać takie środowiska i po co w ogóle to robić. Ano po to, żebyśmy widząc jakąś konkretną grupę roślin mogli domyślić się, jakie jeszcze rośliny będą w danym środowisku, w danym zbiorowisku rosły. I to jest bardzo pożyteczna rzecz. Spytacie pewnie zaraz, czy istnieją jakieś aplikacje do tego, żeby sprawdzić, w jakim zbiorowisku roślinnym się znajdujemy. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, nie sprawdzałem. Poszukajcie, jeżeli będziecie mieli taką możliwość, jeżeli będziecie mieli taką chęć, może znajdziecie, jak one są dokładne. No to już sami zadecydujecie, skoro aplikacje do oznaczania roślin nie są dokładne, to do oznaczania zbiorowisk roślinnych pewnie będą jeszcze mniej dokładne, o ile w ogóle będą. Ja posiłkuję się książką, jeżeli muszę posiłkować się książką i polecam wam, żebyście też między innymi coś takiego sobie nabyli, albo chociaż przejrzeli, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda. A co znajdziemy w środku? W środku zupełnie identycznie jak w kluczu do oznaczania roślin będziemy mieli dychotomicznie przyporządkowane cechy. Na przykład, czy to środowisko wodne, czy lądowe i tak dalej, i tak dalej. I będziemy wybierać jedną z dwóch możliwości tak, aby w odpowiednim momencie dojść do danego zbiorowiska, w którym się znajdujemy. Oczywiście nie wszystkie zbiorowiska będą możliwe do oznaczenia. Z jakiego względu? Dlaczego tak się dzieje? Ano przede wszystkim dlatego, że wiele z naszych lasów to tak naprawdę nie lasy, a uprawy. Uprawy, w których zmienione są naturalne warunki. Drzewa, które rosną na terenach zupełnie nie przeznaczonych do ich wzrostu. Na przykład monokultura świerka, monokultura sosny. Bardzo często zdarza się, że te warunki zaczynają się zmieniać i zupełnie inne rośliny widzimy na górze, a zupełnie inne rośliny widzimy w runie, albo w ogóle rośliny, które powinny tam być, to ich tam nie ma. Więc co do takich sztucznych środowisk, to niestety z tego, co się orientuję, książki jeszcze nie ma. Ale resztę z powodzeniem możemy oznaczyć sami. Sprawdźmy zatem, jak to działa. Najpierw popatrzmy, co wokół nas jest, co możemy rozpoznać. Na pewno mam tutaj sosny, na pewno mam buki, na pewno mam dęby, jeżeli chodzi o drzewa. Nic więcej tutaj innego nie widzę. Jeżeli chodzi o runo, w runie mam borówkę, jakieś mchy, trochę trawy. Przejdźmy do książki. Perspektywa pewnie dziwna, ale musicie wytrzymać. Zaczynamy od początku. Darujemy sobie zbiorowiska wodne, przejdziemy od razu do zbiorowisk lądowych, co prowadzi nas do punktu 16. W punkcie 16 pytają się nas, czy to zbiorowiska roślin zielnych i krzewinkowych, czy zbiorowiska zaroślowe i leśne. No jest to zbiorowisko leśne, zatem idziemy do 77 zapytuje nas, czy to zbiorowiska zaroślowe krzewiaste i pionierskie stadia lasu, czy zbiorowiska leśne
jako zwarte formacje z normalnie rozwiniętym drzewostanem. Jest to normalnie rozwinięty drzewostan, idziemy do punktu 84. Pytają się, czy na glebach torfowych, czy na mineralnych. Nie jest to torf, zatem idziemy do gleb mineralnych, 89. Czy drzewostan naturalny, zasadniczo szpilkowy, gatunki liściaste, co najwyżej jednostkowo, z reguły w niższej warstwie? Nie. W drzewostanie przeważające gatunki liściaste lub drzewostan mieszany. Punkt 102. Drzewostan naturalny, mieszany, szpilkowo-liściasty, w runie wydatny udział acidofilnych krzewinek, borówki i innych i mezofilnych mchów na mezotroficznych, dość kwaśnych siedliskach drobnopiaszczystych lub gliniastopiaszczystych, ewentualnie drzewostan z wyraźną przewagą drzew liściastych, wyjątek żyzne lasy bukowo-jodłowe. No nie, nas dotyczył ten pierwszy punkt, czyli przejdziemy do 103 i pytają się nas dalej, czy to bory mieszane sosnowo-dębowe z domieszką osiki, na północnym wschodzie również świerka, w środkowej i wschodniej Polsce na glebach skrytobielicowych, niekiedy oglejonych, wytworzonych z piasków słabogliniastych, runo na ogół wielogatunkowe, trawiastoziemne ze znacznym udziałem krzewinek i innych elementów borowych, niekiedy z udziałem gatunków umiarkowanie kserotermicznych. Nie, to nie to. I jedziemy dalej. Zbiorowiska sosnowo- lub świerkowo-dębowe z wydatnym udziałem buka lub jodły. 104. Brak jodły i gatunków górskich, Pomorze Zachodnie lub Środkowe, Querceta, Robori, Petrare. Tabela 56, strona 226. Są to fazy degeneracyjne fagokwercetu. No i wiemy mniej więcej po łacinie, o co w tym chodzi. Zaraz Wam przetłumaczę, co i jak dalej i pokażę, jak wygląda taka tabela. Tak mniej więcej wygląda tabela numer 56, do której odesłali nas z tego klucza. Ja nie mam trzeciej ręki, więc pokażę Wam specjalnym kółeczkiem, gdzie jesteśmy. Z tamtego miejsca możemy udać się w cztery kolejne, aby udoskonalić naszą odpowiedź. My wybieramy tę z przewagą buka, ponieważ buka tutaj jest dość dużo i zaraz przeczytam Wam opis tego, jakich roślin możemy się tutaj spodziewać, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Zatem, tak jak mówiłem, to zbiorowisko z wyraźnym zaznaczeniem buka, Fago Quercetum Petrae, to acidofilne oligo-mezotroficzne zbiorowisko w typie siedliskowym boru mieszanego, w Polsce występujące w przyrodniczo-leśnej krainie bałtyckiej, to znaczy na pobrzeżach i po jeziorzach południowo-bałtyckich. Czyli mniej więcej tu, gdzie się znajduję, prawda? Bo jestem w lasach w okolicy Gdyni. Drzewostan tworzą dąb bezszypułkowy i buk, czasem z przewagą jednego z tych gatunków. W runie brak w zasadzie domieszki gatunków z klasy Quercofageta, natomiast panuje borówka czernica i tego jest tutaj w bród. Oraz gatunki acidofilne, przeważnie wspólne borom kwaśnym i dąbrowom, wśród nich groszek skrzydlasty, tużyca pigułkowata, kłosówka miękka, orlica pospolita, kilka gatunków jastrzębca oraz mech Hypnum cupressiforme. Zbiorowisko to było dawniej ujmowane w naszej literaturze jako jeden z podzespołów boru mieszanego w szerokim znaczeniu Pino Quercetum Fagetosum. Trochę tej łaciny jest, ale jak widzicie, podane są tu rośliny, które są charakterystyczne dla tego siedliska i wiemy już, czego możemy się mniej więcej po nim spodziewać. Przyznaję, trochę trzeba się namęczyć, szczególnie przetłumaczyć sobie łacinę, ale warto. Wtedy naprawdę bez żadnego problemu będziecie w ciemno mogli iść w miejsca, gdzie znajdują się rośliny, na których Wam akurat zależy. Zatem zaopatrzcie się w taką książkę lub podobną, ewentualnie ściągnijcie sobie z internetu jakąś ściągę, która pomoże Wam w odpowiedni sposób usystematyzować wiedzę, w jakim środowisku, w jakim zbiorowisku się znajdujecie, a wtedy bez żadnego problemu odnajdziecie to, po co przyszliście. Dobra, na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia.